Słyszeliście Państwo kiedyś o kierowcy, który przyznaje, że nie najlepiej radzi sobie za kółkiem? Trudno takiego znaleźć, ale dane o naszym zachowaniu za kierownicą nie kłamią. W Polsce w 2019 roku wystawiono 717 tysięcy mandatów w wyniku zarejestrowania przez fotoradary naruszeń przepisów ruchu drogowego. To o 285 tysięcy więcej niż w 2018 roku. Rekordzista minionego roku przekroczył dopuszczalną prędkość o 149 km na godzinę. Pirat pędził z prędkością 209 km na godzinę. Jak podaje Rankomat, najcięższą nogę mają kierowcy ze Śląska. Inną przypadłość wykazują kierowcy z Mazowieckiego. Ci notorycznie nie zatrzymują się na czerwonym świetle. Takie dane wynikają z Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym. W efekcie na kierowców nałożono aż o 66% więcej mandatów niż w roku 2018. Fotoradary zarejestrowały jednak znacznie więcej naruszeń przepisów niż wystawiono mandatów. Zdarza się bowiem, i to dość często, że zdjęcie nie jest wystarczająco wyraźne albo w CEPiKu nie ma pełnych danych kierowcy. Fotoradary również wykonują zdjęcia pojazdom uprzywilejowanym, których kierowcy czasem jadą szybciej niż pozwala im na to przepis. Prócz 435 żółtych skrzynek skrywających fotoradar, pułapką dla polskich kierowców staje się również odcinkowy pomiar prędkości. Takich urządzeń działa w Polsce 30. Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym posiada też 20 rejestratorów przejazdu na czerwonym świetle.